wszyscy, którzy tutaj siedzą z przodu, są tutaj z jakiegoś konkretnego powodu. Nie wzięliście się znikąd, nie znaleźliście się tutaj przypadkiem, ani nikt was nie zmusił, żebyście tutaj byli. Taką przynajmniej mam nadzieję, że nikt was do tego nie zmuszał. Ale wydarzyło się w waszym życiu coś szczególnego. W którymś momencie usłyszeliście Boga, który przemawia, który objawia prawdę o tym, kim jest człowiek, kim jest Bóg, który przemawia, wskazując na to, że każdy człowiek zmaga się z grzechem. I jeśli nie odpowie na Boże wezwanie, to idzie drogą prosto do piekła. Przesłanie Ewangelii jest bardzo proste i jednoznaczne. Fakt, że jesteście tutaj pomiędzy nami w tym uroczystym dniu, aby na potwierdzenie swojego wyznania wiary przyjąć chrzest wodny przez zanurzenie, oznacza, że usłyszeliście to, co Bóg w przeróżny sposób do was mówił. Mówił zapewne przez różne okoliczności, przez różne osoby, które stawiał na waszej drodze, ale jestem też pewien, że przemawiał do was przez swoje słowo i przez swojego Ducha Świętego. Wierzymy, że Słowo Boże ma moc, jest żywe, skuteczne i dzisiaj przekazuje nam wciąż tę samą prawdę o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, które pochodzi z Jego śmierci i zmartwychwstania, bo On przyjął grzech wszystkich ludzi, poszedł na śmierć krzyżową, a następnie zgodnie z obietnicami trzeciego dnia zmartwychwstał. Kiedy mówię te słowa, wiem też, że my wszyscy chyba, i nie jest to zbytnie uogólnienie, często mamy problem ze słuchaniem. Słyszymy, że ktoś do nas mówi, ale trudno nam jest tego usłuchać. Czasami jest to żona, czasami jest to mąż, czasami są to ludzie, którzy są wokół nas i próbują nam wskazać na nasze postępowanie, na to, co robimy nie w taki sposób, jak robić powinniśmy. Słyszymy to wszystko, co do nas się mówi, ale często niestety nie usłuchamy tego głosu. W moim życiu było bardzo podobnie, jak i w życiu pewnie, domyślam się, każdego z nas. Chciałbym przeczytać słowa z Ewangelii Łukasza. Łukasz, spisując pod natchnieniem Ducha Świętego świadectwa świadków, którzy towarzyszyli Panu Jezusowi, zapisał takie słowa, które przedstawiają wydarzenia, które miały miejsce, kiedy to uczniowie wędrowali ze swoim mistrzem Jezusem Chrystusem. 8 rozdział, pierwszy, od pierwszego wersetu. Wkrótce potem wędrował przez miasto oraz wioski, głosząc i opowiadając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Towarzyszyło mu 12, a także kilka kobiet, które wcześniej zostały uzdrowione ze złych duchów i z niedomagań. Wśród nich była Maria zwana Magdaleną, z której niegdyś wyszło 7 demonów, Joanna, żona Chuzasa, zarządcy Heroda, Zuzanna oraz wiele innych. Służyły im one swoim mieniem. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie, te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt, tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc, nawoływał. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Łukasz opisuje sytuacje, wydarzenia, jakie miały miejsce, kiedy Pan Jezus ze swoimi uczniami zmierzał od miasta do miasta, od wioski do wioski, aby głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, które się przybliżyło. Nie mówił o królestwie fizycznym, ale mówił o stanie serc, że oto ludzie, słysząc
nowinę o Bożym zbawieniu, zaczynają odpowiadać, a to ma wpływ na ich życie. Ich życia zostają przemienione i podporządkowane Bogu. Jezus wędruje razem ze swoimi uczniami, razem z kobietami, które zostały uwolnione, a także które służyły wszystkim, całej grupie, swoim mieniem. Głosi o Królestwie Bożym i spotyka w wioskach bardzo różnych ludzi. My dzisiaj może nie zastanawiamy się, jak to było, ale przychodzili bardzo, bardzo różni ludzie. Nie tylko tacy, którzy chcieli usłyszeć, ale też tacy, którzy chcieli po prostu posłuchać. Co to za ciekawy człowiek? Albo szukali może jakiejś wpadki. No zobaczymy, co nam ten syn cieśli poopowiada. My sobie posłuchamy, zobaczymy, czy to nas zaciekawi, czy może powie coś, po czym będziemy mogli stwierdzić, że to nie są mądre rzeczy. To donikąd nie prowadzi. Zapewne przychodzili i tacy, którzy potrzebowali zaspokojenia swoich potrzeb, bo byli chorzy, bo cierpieli w różny sposób. Czy to na presje demoniczne, na zniewolenie, czy też na choroby. Szukali zaspokojenia swoich potrzeb. To była część z tych ludzi. A jeszcze inni, i dzisiaj ich też pewnie rozpoznajemy, to ludzie, którzy szukają nowych nauk, ciekawych teorii, ciekawej filozofii, którzy chodzą od jednego miejsca do drugiego, posłuchają tutaj, to wydaje się być ciekawe, to wydaje się być mądre, rzeczywiście spróbuję zastosować to w swoim życiu. Ale za chwilę usłyszą inną filozofię i mówią, to nie do końca tutaj jakoś potrafię zastosować, nie potrafię się tego uchwycić, mam duży wybór, spróbuję czegoś innego. A w końcu chodziła grupa ludzi, którzy stawiali sobie bardzo poważne pytania względem ich życia. Którzy byli w takim miejscu swojego życia, gdzie pytali, skąd się wziąłem, kim jestem i dokąd zmierzam. Pan Jezus kieruje do nich słowa i główna myśl, która przewija się, która kończy tę przypowieść, to są słowa, kto ma uszy do słuchania, niech rozważy moje słowa. Kiedy czytamy o tym, widzimy, że te słowa, słowa tej przypowieści nie są wcale proste. Ludzie nie rozumieją, o co chodzi. Nawet uczniowie zadają pytania, ale wytłumacz nam, bo nie rozumiemy. I tak się zastanawiam, który to mówca wychodzi, by przemawiać do tłumów i mówi w taki sposób, żeby nie zrozumieli. Gdybym wyszedł tutaj i mówił w taki sposób, żeby nikt mnie nie zrozumiał, to dziwne, prawda? A jednak Pan Jezus, powołując się na proroka Izajasza, mówi, będą padały słowa, których ludzie nie potrafią przyjąć, które będą odrzucali, bo będą one za trudne. Pan Jezus mówi, mówię w przypowieściach, zdaje się mówić, mówię w przypowieściach, dlatego że nad tymi słowami należy się zatrzymać. Te słowa, które mówię, wymagają skupienia, rozważenia. Nie można tak przejść sobie nad nimi do porządku dziennego, dlatego że nic z tego nie wyniknie. Posłuchasz słów, które mówi mądry nauczyciel i za chwilę nic się z nimi nie stanie. Nie znajdą one podatnego gruntu w naszym życiu. Słowa były za trudne nawet dla uczniów. Pan Jezus postanowił wyjaśnić te słowa. I dalej czytamy. Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił. Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi. Potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby
rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Pan Jezus tłumaczy przypowieść i my pewnie już z racji tego, że ta przypowieść jest nawet w szkołach podstawowych omawiana, mamy swoje wyjaśnienie, wytłumaczenie. Trudno zaskoczyć czymkolwiek, kiedy mówimy o tej przypowieści, ale spróbujmy spojrzeć na nią w szerszy sposób. O czym ta przypowieść jest? Z jednej strony mógłbym pomyśleć, że jest to przypowieść o marnotrawnym siewcy, bo który siewca idzie siać, nie patrzy na co sieje. Rozrzuca szerokim gestem, bo nie było urządzeń do tego, tylko miał chustę, w której miał ziarno, szedł i szerokim gestem rozsiewał ziarno. Nie patrzył, gdzie sieje. Padało ono na drogę, padało ono na skałę, między ciernie, miejsca, gdzie rosły, za chwilę miały wyrosnąć ciernie, ale też na żyzną glebę. Który siewca w ten sposób sieje? Tym bardziej, kiedy myślimy o tym, że dawniej to ziarno nie było tak dostępne jak dzisiaj, że można było sobie je dokupić. Nie wydawało też takich wielkich plonów jak dzisiaj, kiedy mamy modyfikacje, kiedy mamy unowocześnione ziarna. Pracuje się nad tym, żeby tego ziarna było naprawdę, naprawdę dużo. Wtedy ziarno było jak złoto. Może to nie jest dobry przykład, ale pamiętam, jak kiedy w nowym domu oddawano nam dom, postawiono nam kocioł i przywieziono nam węgiel. I ten człowiek, który instalował piec, patrzył na to, jak rozpalamy i to, że mi się wysypuje ten węgiel i mówi, dzisiaj pan wysypuje węgiel, a za chwilę każda kosteczka będzie się liczyła, bo będzie pan wiedział, że to jest ciepło. I rzeczywiście, po jakimś czasie przyznałem mu rację, ta nawet malutka kosteczka nie mogła mi wypaść. I pewnie siewca właśnie w ten sposób myśli o ziarnie. A tu czytamy słyszymy o siewcy, który szerokim gestem, ja użyłem słowa marnotrawne, ale to jest jak dla mnie obraz łaskawego siewcy. Łaskawego, który nie patrzy, tylko rozsiewa szerokim gestem. To jest właśnie łaska Boża. Szerokim gestem, nie patrząc, czy tu są szanse, żeby wyrosło, czy nie, ale rozsiewa wieść o królestwie. A może to jest przypowieść o tym, jak słuchamy. Bo te słowa, które są kluczem na samym końcu, nie mówią tylko o tym, jakimi ludźmi jesteśmy, ale o tym, jak słuchamy. Bo to jest łatwo sobie w taki stereotypowy sposób pomyśleć. Podzielmy sobie ludzi na 4 kategorie. Są ludzie, którzy odrzucają, którzy, kiedy przychodzą próby, odrzucają, nic nie wyrasta. Są tacy, którzy są zapatrzeni w codzienność, która niesie swoje wymagania i odrzucają. No i w końcu są ci, którzy są żyzną glebą i przyjmują wszystko. No i wtedy my siebie najchętniej klasujemy właśnie w tej ostatniej grupie ludzi, prawda? Kiedy czytamy te słowa, jednak zadaję sobie pytanie, czy chodzi tu o to, jaki człowiek jest? I pewnie tak, ale jest to odpowiedź też na to, w jaki sposób słuchamy Słowa Bożego. Czy odpowiadamy na głos Boga? Czy odpowiadamy na to, co Bóg mówi do nas? I pewnie nie będę osamotniony w tej postawie, jeśli powiem, że w różnych okresach mojego życia różnie słuchałem. Często były takie momenty, kiedy rzeczywiście ludzie wokół mnie, moi rodzice, później moi bliscy, moja żona, moi współpracownicy mówili do mnie, słyszałem, ale nie usłuchałem. I my często mamy w naszym życiu też takie momenty, kiedy jesteśmy
zaaprobowani tym, co się dzieje, rzeczami, które się toczą, życiem, które tak szybko opędzi, że nie jesteśmy w stanie usłyszeć. Słyszymy, że ktoś coś do nas mówi, ale my pędzimy przed siebie. Widzimy też, że to słuchanie różnie wygląda w różnych aspektach naszego życia. Że czasami nasi współmałżonkowie mówią coś do nas, a my nie słuchamy tego, co mówią. Czasami to nasi współpracownicy mówią do nas, nasi podwładni, nasi przełożeni, ale my nie chcemy usłyszeć tego, co do nas mówią. Czasami jesteśmy tak zajęci swoim życiem i sprawami, które toczą się tak szybko, że nie mamy otwartych uszu. Nie usłuchamy tego, co do nas się mówi. Słuchanie jest dynamiczne, dotyczy tego, co tutaj i teraz. Ja nie mówię o zbawieniu, bo ono jest nam dane. Ten, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, uwierzy w to, co wydarzyło się na krzyżu, przyjmie zbawienie, zbawionym będzie. Nie o tym mówię. O tym, że Bóg jest zainteresowany wszystkimi aspektami naszego życia i często przemawia w konkretnych dziedzinach, że te sprawy muszą się zmienić. Dalej wyglądać tak nie mogą. Ale my, zaabsorbowani swoimi sprawami, nie usłuchamy, nie usłyszymy. Pan Jezus wyjaśnia znaczenie tej przypowieści. Ziarno to słowo Boże, które ma swoją wagę, które ma tę niesamowitą zdolność wydawania plonu, wzrastania. I Pan Jezus mówi, są ludzie, którzy są jak ludzie przy drodze, którzy są, mimo że usłyszą słowo, nie są skupieni, nie zadają sobie trudu, żeby zrozumieć. Słyszą, ale nie zadają sobie trudu, żeby usłyszeć, co to słowo znaczy w naszym życiu. Są tacy ludzie. A tam słowo, kiedy pada, to ziarno pada na drogę, tam zostaje podeptane. I dzisiaj rozumiemy wagę tych słów. Podeptać coś, podeptać czyjąś pracę, podeptać czyjeś słowo. I zostaje wyjedzone przez kruki. Pan Jezus mówi, to diabeł, który przychodzi i ograbia z tego wszystkiego. Bo nie miało posłuchu to słowo. A dalej mówi o gruncie skalistym. Są ludzie, którzy z radością przyjmują, do czasu wierzą, ale w chwili próby rezygnują, bo było za ciężko, bo wymagało to zbyt wiele. Słyszą, ale nie usłuchają. Są ludzie, których życie wypełnione jest cierniami. Usłyszeli. I to ciekawe, co Pan Jezus mówi, bo to wciąż jest aktualne. Ale troski, bogactwo i przyjemności tłumią wzrost. Zastanawiałem się nad tymi słowami. Jak to jest? Troski, bogactwo i przyjemności. I czy to rzeczywiście nie działa tak w naszym życiu, że kiedy pojawiają się w naszym życiu troski, to próbujemy wyjść im naprzeciw, rozwiązać swoje problemy. I najczęściej, co ciekawe, dotyczy to sfery finansowej naszego życia. A kiedy rozwiązujemy swoje troski, co wiąże się z tym, żeby pracować więcej i dążyć do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby, to później szukamy wynagrodzenia tego zmagania, tej pracy. Pracujemy mnóstwo godzin w ciągu dnia i myślę, że my jako Polacy wiemy, o co chodzi. A kiedy już jesteśmy tak przepracowani i zmęczeni, wtedy chcemy mieć jakieś przyjemności w naszym życiu. No przecież, należy mi się, pracuję tyle godzin dziennie, potrzebuję też jakiejś przyjemności, nagrody za to, za ten mój trud. I tak oto te trzy rzeczy łączą się ze sobą. Troski, bogactwo i przyjemności. Ale one to sprawiają, że ziarno nie wzrasta, my nie wzrastamy i nie dojrzewamy w Bogu. We wszystkich tych grupach ludzi mógłbym powołać się na przykłady ze swojego życia, na czas w moim życiu, gdzie pędziłem, gdzie nie obchodziło mnie nic. Miałem swoje marzenia do spełnienia. I mimo, że Bóg do mnie mówił przez ludzi, przez okoliczności,
przez wydarzenia. Ja jednak nie słyszałem tego, co mówi. Kiedy przychodzą próby, i te okresy mógłbym też przywołać w swoim życiu, łatwiej jest skupić się na sobie, na tym, co się mi przytrafiło, niż powiedzieć: Boże, ufam Ci. Ufam Ci i cokolwiek będzie się działo, chcę Ciebie się trzymać. W swoim życiu mógłbym powołać się na przykłady, kiedy właśnie mnóstwo trosk, chęć tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby i przyjemności sprawiły, że byłem daleko od tego, co mówi Pan Jezus. Ale w końcu Pan Jezus mówi, jest też taka kategoria tych, którzy stawiają pytania, którzy zatrzymują się i chcą usłyszeć, co do nich mówi Bóg. I ci, którzy słuchają i odpowiadają na Boże wezwanie, na słowa Boga, żywego Boga, ci dojrzewają i wydają plon. Łukasz mówi o stokrotnym plonie, Marek i Mateusz piszą, że też może być to różny plon, niekoniecznie stokrotny, może być on mniejszy, co pewnie też ma związek z tym, w jaki sposób jesteśmy konsekwentni i wytrwali w podążaniu za Bogiem, w słuchaniu Jego słów. I chciałoby się powiedzieć, że koniec tej przypowieści i rozmowy z uczniami jest końcem mowy o słuchaniu, a nam wypada zapamiętać te słowa, że kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. A jednak dalej czytamy, Pan Jezus się nie zatrzymuje i mówi, nikt nie zapala lampy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, tylko na widocznym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, mogli widzieć światło. Nie ma bowiem nic ukrytego, co się nie stanie widoczne, ani nic tajnego, co nie wyjdzie na jaw i nie zostanie poznane. Uważajcie więc, jak słuchacie. Uważajcie więc, jak słuchacie. Uważajcie więc, jak słuchacie, gdyż temu, który ma, będzie dodane, temu zaś, który nie ma, zostanie odebrane nawet to, co sądzi, że ma. Czasami jest tak, że mieszają nam się te wszystkie przypowieści, te wszystkie obrazy. Jest mowa o świecy, jest mowa o mieście na górze. A tutaj jednak Pan Jezus mówi, że nic nie ukryje się w ciemności, bo przyjdzie Bóg, który oświetli nasze życie swoim światłem i to, co próbujemy ukryć, to, co próbujemy schować w naszym życiu, zostanie Jego światłem oświetlone i to, co próbujemy schować najdalej i najgłębiej, zostanie wywleczone na światło i pokazane w Jego świetle. Wszystko zostanie nazwane po imieniu. Nadejdzie taki czas. Pan Jezus mówi, uważajcie zatem, jak słuchacie. Nie wystarczy słuchać, ale należy usłuchać, usłyszeć i wykonać to, te słowa, które kieruję tu i teraz do was. A dalej czytamy słowa. Zjawiła się u niego matka wraz z jego braćmi, ale z powodu tłumu nie mogli się z nim spotkać. Powiadomiono go zatem, twoja matka oraz twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą się z tobą widzieć. Wtedy im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Pan Jezus dalej mówi o słuchaniu, o tych, którzy słuchają. To nie dlatego, że pogardził swoją matką, że pogardził swoją rodziną, swoimi braćmi, ale mówi, bliscy są mi ci, którzy słyszą i słuchają i wypełniają to, co do nich mówię. Uważajcie więc, jak słuchacie. I gdybyśmy dalej podążali za Łukaszem, zobaczylibyśmy, że Pan Jezus wyrusza dalej ze swoimi uczniami, dalej w drogę, ale dalej odnajdziemy tam ślady słuchania, bo oto uczniowie, słysząc wcześniej słowa o tym, że należy słuchać i wykonywać, są przerażeni tym, że Pan Jezus rozkazuje burzy, aby się uciszyć. I oto na ich oczach burza milknie.
Wiatr i woda są mu posłuszne. A dalej, kiedy idziemy z Łukaszem przez te wydarzenia, widzimy przypowieść o tym, jak demony są uległe na słowa Jezusa Chrystusa, uciekają. A dalej, kiedy idziemy, słyszymy, jak na słowo naszego Pana, Zbawiciela, na słowo Jezusa, unicestwiona jest choroba i unicestwiona jest śmierć. Czytamy o kobiecie, która cierpiała na krwotok. Czytamy o przełożonym synagogi, Jajrze. To niesamowite słowa. Słowa, które dają nam wiele do myślenia. I kiedy tak patrzę na was tutaj, z przodu siedzących, mogę wam dedykować przesłanie tego kazania, przesłanie słów Jezusa. Uważajcie, jak słuchacie. Uważajcie, bo nie wystarczy raz tylko zatrzymać się w swoim życiu, ale musimy być cały czas blisko Boga, żeby słyszeć, w jaki sposób, dokąd nas prowadzi. Miejcie uszy otwarte. Miejcie oczy otwarte na Jego słowo, co mówi przez swoje słowo. A do nas wszystkich, którzy tutaj siedzimy, do mnie samego i do nas wszystkich mogę skierować to przesłanie. Bóg dzisiaj mówi. Czy słyszysz? Bóg dzisiaj mówi. Czy słyszysz? Amen.